Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Maciek, ciężkie chyba te zawody trochę. Niby te warunki nie były takie złe, ale te przeliczniki wydawały się nie do końca takie współmierne. Dokładnie, to był chyba największy problem dzisiejszych zawodów, że te przeliczniki do końca nie pomagały i nie rekompensowały tego, co działo się na skoczni, bo tak przykładowo Lanisek w drugim skoku widać było, że miał tak mocne podmuchy pod narty, że aż go rozbierało w powietrzu i dostał tylko minus 4 punkty za to. A ja w drugim skoku czułem, że po prostu jakby mi ktoś worek cementu na plecy założył, bo nie było szans z tego dalej ulecieć i dostaje tylko plus 3 z hakiem, czyli różnica między nami jest 7 punktów, a w metrach około 12, także no to troszkę dzisiaj szwankowało i rzeczywiście trzeba było mieć szczęście, no ale mimo wszystko też nie było tak źle. Właśnie jest czołowa dziesiątka i mimo wszystko z tych skoków jesteś zadowolony? Tak, ze skoków jestem zadowolony. Drugi był nawet lepszy jak pierwszy, ale naprawdę w bardzo ciężkich warunkach. Myślę, że to, co mnie cieszy, to stabilność tych skoków, bo to wczoraj od pierwszego skoku one są na bardzo podobnym poziomie. Ten drugi skok, tak mówię, był troszkę lepszy i myślę, że jutro od takiego poziomu będę chciał rozpocząć i jeszcze drobne mankamenty poprawić, bo są takie szczegóły, które mogą dać jeszcze parę metrów odległości więcej. No i też myślę, że trzeba jutro liczyć na troszkę szczęścia. Po tym podium, po wygranej w Sapporo, czy teraz takie miejsca w czołowej dziesiątce gorzej smakują? Nie smakują tak samo. To jest satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Wiadomo, że im wyższe miejsce, tym satysfakcja jest większa. I trzeba mieć na względzie to, jak przebiegały zawody. Czyli dzisiaj, wiadomo, siódme miejsce może nie jest najlepszym miejscem, ale przede wszystkim trzeba przeanalizować ten konkurs pod kątem zrealizowania zadania, które było zrealizowane rzeczywiście na dobrym poziomie. Myślę, że gdyby te przeliczniki działały inaczej, albo gdyby te warunki były rzeczywiście bardziej równe, to byłbym dwa miejsca wyżej, bo no, Lanisek i Stefan Leje troszkę rzeczywiście mieli podmuch pod narty i skoczyli bardzo daleko i w tych warunkach nie można było ich odskoczyć, więc te rzeczy trzeba mieć na uwadze i analizować swoje skoki pod względem technicznym wykonania tego zadania, a to było naprawdę na dobrym poziomie i takie skoki dają nadzieję na walkę jutro. Jako drużyna dzisiaj nie spisaliście się za dobrze, znaczy Kamil na podium, ale tam Piotrek, Jan Ziobro, Dawid Kubacki słabo wypadli. Nie wiem do końca dlaczego, bo przykro mi z tego powodu, bo coś dzisiaj nie szło. Też myślę, że nie mieliśmy dzisiaj szczęścia do warunków ogólnie jako drużyna, bo inni też mieli bardzo ciężkie warunki. Liczyłem, że w drugiej serii chłopaki zaatakują, ale z tego co widziałem też nie do końca wszystko poszło po ich myśli. Ale no, gorsze konkursy się zdarzają. Mieliśmy naprawdę bardzo dobre ostatnie konkursy, bardzo dobre wczorajsze treningi i czasami pojawia się po prostu gorszy dzień albo gorsze skoki, troszkę pecha i to się zdarza, więc myślę, że to nie jest powód do niepokoju. Jutro mam nadzieję, że wszystko wróci do normy i znowu będziemy jako drużyna bardzo wysoko. To tak strasznie rano wiało, że wydawało się, że w ogóle może się nic nie odbyć. Tak na górze też skoczni mocno wiało. Tak, wiało cały dzień, bo kiedy wjeżdżaliśmy z hotelu już pod wieczór, wiało bardzo mocno i zastanawialiśmy się, jak to wszystko będzie tutaj funkcjonować, bo rzeczywiście skocznia jest fajnie osłonięta od wiatru, ale wiało bardzo mocno i rzeczywiście na skoczni w porównaniu do tego, co dzieje się w mieście, czy nawet na górze przy belkach startowych jest to cisza, wiadomo, w porównaniu cisza, ale no, to są podmuchy szczególnie boczne, które przeszkadzają, a które nie dodają ani nie ujmują punktów, bo ten boczny wiatr jest traktowany jako zero i to czasami też jest problematyczne, ale mimo wszystko jest to pozytyw tej skoczni, że mimo, że wszędzie wieje, to skocznia jest tak osłonięta i siatkami, i skałami od boku, że można przeprowadzić konkurs. No to dzięki Maciek i trzymamy kciuki, żeby jutro było więcej szczęścia do warunków. Dziękuję.